A pamiętacie jeszcze Silent Hills? Kipiące grozą demko, stworzone przez Hideo Kojimę i Guillermo del Toro w 2014 roku, które w ciągu miesiąca zostało pobrane przez milion posiadaczy PlayStation 4, a na YouTubie i Twitchu obejrzano je aż 30 milionów razy? Bo było tak dobre, a ukończone Silent Hills prawdopodobnie na zawsze odmieniłoby gatunek interaktywnych horrorów. No, ale kilka miesięcy później Konami obraziło się na Hideo Kojimę, projekt anulowano i teraz w demko pograć mogą już tylko ci, którzy dotąd nie usunęli go z konsoli, bo raz na zawsze zniknęło ono z PlayStation Store. Chyba że odpalicie sobie Dreams, w którym użytkownik o niku Louis SC729 tworzy wierną kopię tego demka i naprawdę niewiele zostało mu, by całkiem ją ukończyć. A jeżeli już będziecie mieli odpalone Dreams, to zobaczcie też sobie Mario, biegającego po łazience. Albo prototyp Minecrafta, albo Dead Space, albo Cupheada w 3D, albo port starej gierki z Commodore 64, albo interaktywną mapę Śródziemia, albo nową customową mapkę Zombie Call of Duty, albo mikroświat w żuku, albo lekcje rysunku, albo ten piękny obraz, albo ten jeszcze ładniejszy, albo ten dziwny teledysk, albo ten dziwny teledysk, albo... Zagrajnik TV. Więc jak już się pewnie domyślacie, Dreams, o którym pogadamy w tym filmie, to aplikacja pozwalająca tworzyć grafikę, filmy, muzykę, no i oczywiście gry. I wiem, co sobie teraz myślicie, ale fajnie, że na PlayStation 4 powstała taka pocieszna apka do robienia małych, śmiesznych projekcików. Małych, śmiesznych projekcików. Też tak na początku myślałem. W sensie, jeżeli ktoś naprawdę chce tworzyć coś poważnego, to przecież robi to na PC-cie, w Unreal Engine, Unity, Blenderze czy innym Photoshopie. A nie na konsoli, prawda? Otóż nie do końca. Po pierwsze, Dreams wcale nie ogranicza twórców do małych, śmiesznych projekcików, bo już teraz powstają w nim dzieła olbrzymie, imponujące i wszechmiar profesjonalne, a po drugie, pod wieloma względami, apka ta jest narzędziem znacznie lepszym niż wszystkie wymienione wcześniej narzędzia na komputer. Znaczy, może wyrażę się precyzyjniej. Oczywiście nie chodzi o to, że Dreams jest narzędziem potężniejszym niż jakiekolwiek profesjonalne narzędzie na komputery. Nie może być, choćby tylko dlatego, że przecież działa na mającym już swoje lata PlayStation 4. Nie zmienia to jednak faktu, że dla osób, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tworzeniem wirtualnej rzeczywistości, i to podkreślę, tworzeniem naprawdę absolutnie czegokolwiek, nie ma lepszego wyboru niż Dreams. Ale jeszcze zanim powiem wam, dlaczego uważam, że Dreams to narzędzie tak wyjątkowe, pozwólcie, że przytoczę wam pewien cytat. Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do końca życia. Pablo Picasso. Ale choć zdecydowanie nie każdy musi być artystą, to jednak jestem pewien, że tworzenie czegoś, nawet w ramach hobby, zawsze jest korzystne dla naszego rozwoju i samopoczucia. Niezależnie od wieku. I może to być zarówno pisanie opowiadań do szuflady, rysowanie w notatniku, gra na gitarze, czy tworzenie filmów na YouTube, jak i, skoro jesteśmy już na kanale o grach, tworzenie mapek w Super Mario Maker, czy Little Big Planet, czy, no właśnie, robienie czegoś w Dreams. Mnie o tym, jak ważna jest kreatywność i jaką radość daje tworzenie, przypomniał dawno temu wykład Sir Kena Robinsona na platformie TED, który z tego miejsca serdecznie wam polecam. Tak jak platformę TED w ogóle, do której warto zajrzeć raz na jakiś czas, żeby stać się mądrzejszym człowiekiem. So I want to talk about education and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy. And we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Wiedza jest fajna. No ale giereczki też są fajne, więc wróćmy może do tego, czemu uważam, że Dreams to najlepsze narzędzie dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tworzeniem. Na początku muszę to jeszcze raz wyraźnie zaznaczyć. Dreams to nie jest zabawka. To nie jest nawet jakiś game maker, w którym składamy proste giereczki z gotowych, modyfikowalnych klocków. W Dreams to my te klocki tworzymy. Od zera. Sami modelujemy obiekty, sami je animujemy, sami decydujemy, w jaki sposób wchodzą ze sobą w interakcję i co i kiedy dzieje się z kamerą. Zarządzamy też całym zapleczem scen, za pomocą najróżniejszych modyfikowalnych gadżetów, czy nawet bramek logicznych, tworząc dowolnie złożone reguły i skrypty.
Jednocześnie jednak, choć Dreams oferuje możliwości porównywalne z profesjonalnymi silnikami, jest łatwe i przyjemne w użyciu. Jest to zasługa choćby miłej dla oka kolorowej oprawy aplikacji i pogodnego klimatu, w jakim została ona utrzymana. Nie bez znaczenia jest też minimalistyczny interfejs. Wywoływanym przez kwadrat menu widzimy tylko najważniejsze narzędzia, zaś wszystkie zaawansowane opcje pokazują nam się dopiero, gdy naciskając na konkretny obiekt, wywołamy okienko kontekstowe. Dzięki temu nie czujemy się od samego początku przytłoczeni nadmiarem możliwości. Ale tym, co w bodaj największej mierze czyni z Dreams tak przyjazne początkującym narzędzie, są samouczki. Bo Dreams włączamy z myślą: o Boże, nie ogarnę tego. Gdy z każdym kolejnym samouczkiem poznajemy coraz to nowe możliwości Dreams, utwierdzamy się tylko w przekonaniu, że nie no serio, nie ma szans, żebym to ogarnął. Ale gdy ukończymy już całość szkolenia, nagle wszystko ma sens. Znaczy, to nie jest tak, że nagle wszystko wiemy i oto bez kłopotów 5 minut stworzymy w Dreams dowolnie złożony projekt. Chodzi raczej o to, że w końcu czujemy się w Dreams pewnie i wiemy, gdzie szukać, gdy natrafimy na jakiś problem. A już na pewno dysponujemy odpowiednim zasobem wiedzy, żeby stworzyć swój pierwszy, pełnoprawny i niewyglądający jak kupa projekt. So we're gonna make a slam attack for Connie, so that she can smash through it. We'll start by recording a pose for the slam. We can do this using a keyframe. Scope back into Connie and open up her microchip if it isn't already open. If you've played my keyframes and timelines tutorial, you'll have a bit of a head start on this next part. Ale coś za coś. Choć w samouczkach nie sposób się zgubić, w każdym kroku instrukcje wykładane są wręcz łopatologicznie, a do tego są zabawne i nawet mają jakąś pretekstową fabułę, to jednak trzeba im w sumie poświęcić nawet 8 godzin. I to faktycznie trzeba, bo nie wyobrażam sobie, żeby robić w Dreams cokolwiek bez nabycia tej elementarnej wiedzy. Ale największą i dla wielu pewnie nieprzekraczalną barierą jest fakt, że w tej chwili są one dostępne wyłącznie w języku angielskim. Pocieszeniem niech będzie fakt, że znając politykę Sony, na premierę Dreams powinno mieć pełną polską wersję językową. To ważne, żeby była, bo pomijając barierę językową, Dreams, w całej swojej złożoności, jest jednocześnie tak przyjemny i intuicyjny w użyciu, że tworzyć w nim coś fajnego mogą zarówno zawodowcy, jak i zupełni amatorzy, czy nawet dzieci. Ech, te dzisiejsze dzieciaki. Tyle wspomagających rozwój zabawek. Mario Maker, Little Big Planet, Dreams. No za moich czasów można było tylko walić patykiem w kamień. No ale pewnie myślicie, fajnie, ale nie ma szans, żeby tak zaawansowane narzędzie obsługiwało się wygodnie za pomocą pada. O dziwo jednak, jest nadspodziewanie wygodnie. Wskaźnikiem otóż poruszamy, ruszając padem. Znaczy w pierwszej chwili, a mówiąc w pierwszej chwili mam na myśli pierwsze 3 godziny, zdaje się to być na siłę udziwnione, ale w końcu każdy będzie musiał przyznać, że to najlepsza możliwa opcja. Dzięki temu obie gałki analogowe mogą być przypisane do obsługi kamery, co znacznie ułatwia poruszanie się w środowisku 3D, a wykrywanie ruchu przez DualShock, choć niedoskonałe, działa na tyle sprawnie, że przy odrobinie wprawy nawigowanie w całym tym murowie dostępnych opcji staje się szybkie i sprawne. Równie ważne są tu przyspieszające nawigacje skróty klawiszowe, których dzięki łopatologicznym samouczkom nie sposób nie opanować. Jednak pad to i tak nic w porównaniu z dwiema różdżkami Move, które choć wymagają jeszcze dłuższej nauki i aż poświęcono im w samouczku osobny zestaw lekcji, po opanowaniu powodują, że wszystko staje się jeszcze prostsze. A już modelowanie za pomocą różdżek pozwala osiągnąć efekty równie profesjonalne, co od choćby w Blenderze na PlayStation 4. To się nie mieści w głowie. No dobra, ale przyznacie, że nieco to wszystko przytłaczające. Niby wow, można modelować, malować, animować, komponować i skryptować, ale że niby za każdym razem trzeba będzie wszystko modelować, malować, animować, komponować i skryptować od nowa? Nie. Bo Dreams to olbrzymia platforma, w której każde dzieło trafia do otwartej i dostępnej dla wszystkich innych twórców biblioteki. I nie tylko można wykorzystać dowolne stworzone przez innych użytkowników asety, modele, malunki, animacje, kompozycje i skrypty, ale też w dowolny sposób je później przetwarzać i remiksować. Na dobrą sprawę można skupić się wyłącznie na tworzeniu własnej mechaniki, w całości opierając swój projekt na gotowych asetach. Albo na odwrót, wykorzystać działającą kompletną mechanikę, by ożywić własne dopieszczone lokacje, modele i postacie. Jeszcze fajniejsze jest to, że nick każdej osoby, której asset wykorzystaliśmy w naszym projekcie, automatycznie pojawia się na liście jego współtwórców. Ba, już teraz powstają w ramach Dreams całe zdalne studia, w których określone osoby zajmują się grafiką, inne level designem, a jeszcze inne nadzorują całe te projekty. I robią sobie nawet własne intra. Juba!
Ej, serio. Jeszcze nigdy perspektywa wysokojakościowych fanowskich kontynuacji porzuconych serii nie była tak bliska. Ja tylko czekam, aż jakaś prężna grupka zafunduje nam pełnoprawnego Raymana 4. I sądząc po tym, jak dobrze wyglądają tworzone już teraz Dreamsowe odpowiedniki takiego choćby A Hat in Time, to naprawdę może być coś wielkiego. Ale na pewno nie będzie brakowało osób, które mimo ukończonych samouczków, mimo nieskończenie wielkiej biblioteki asetów i mimo szczerych chęci, nadal nie będą miały pomysłu, co konkretnie w Dreams stworzyć. Cóż, studio tworzące grę, Media Molecule, przygotowało się także na taką ewentualność, a że są to mistrzowie od pobudzania ludzkiej kreatywności, mówimy w końcu o twórcach LittleBigPlanet, znaleźli rozwiązanie tego problemu. Dżemy tematyczne. Regularnie Media Molecule rzuca więc temat. Jesień, magia czy przygoda, a gracze tworzą. A ci, których dzieła otrzymają najwięcej pozytywnych ocen innych graczy, mogą liczyć się na wyróżnienie swoich projektów w przeglądarce snów. Ostatecznie jednak Dreams ma coś do zaoferowania także dla tych, którzy niezależnie od wszystkiego nie chcą lub nie lubią tworzyć. I tym czymś jest nieskończenie wiele dzieł innych osób. Na potrzeby tego filmu przejrzałem ich ponad setkę i jasne, choć nie brakowało takich, które poziomem wykonania przywodziły na myśl wątpliwej jakości giereczki i apki z Google Play, to jednak przytłaczająco dużo jest projektów imponujących rozmachem, dopieszczonych albo przynajmniej pomysłowych. I już samo ich oglądanie jest zajęciem inspirującym i stymulującym. Bo już teraz ludzie tworzą w Dreams niewyobrażalne rzeczy. Animacje, samouczki, całe gry. Ścigałki, shootery, platformówki, przygodówki, a nawet gry turowe. Spójrzcie tylko na te modele, wyglądające jak z filmu Pixara. Albo tę, przesłodką, pomysłową platformówkę z robocikiem. Albo to demko technologiczne, pokazujące, że w Dreams można odtworzyć portala. Albo ten, trzymający w napięciu horror. Albo ten ożywiony obraz Van Gogha. Albo tę minigrę, w której ojciec odtworzył historię swojego 4-letniego synka. Do diaska. Ktoś zemulował tu nawet całe Morty on the Run z Commodore 64. Skoro ludzie tworzą takie rzeczy w Dreams już teraz, gdy aplikacja jest jeszcze we wczesnym dostępie, to pomyślcie, jakie cuda pojawią się za kilka lub kilkanaście miesięcy, gdy wraz z premierową kampanią promocyjną napłyną do niej setki tysięcy utalentowanych ludzi z całego świata. A, no właśnie. Sony ma fajne pojęcie wczesnego dostępu. W sensie, niemal pozbawiony błędów produkt wyglądający jak kompletna aplikacja. No spoko. Ale nie można mówić o Dreams pomijając kwestie techniczne tej aplikacji. Głównie dlatego, że to szalenie interesujące. Otóż pewnie zauważyliście, że duża część projektów Dreams utrzymana jest w stylu graficznym przywodzącym na myśl jakby pociągnięcia pędzla. Jest to, powiedzmy, styl domyślny, choć jednak bynajmniej nie jest on narzucany, co widać na przykładzie wielu innych, niemal fotorealistycznych projektów. Ale bohomazy są domyślne, bo to właśnie one są najbardziej elementarnym obiektem składającym się na każdy inny obiekt w Dreams. Tak, wszystko co widzicie składa się nie z poligonów, jak w każdej współczesnej grze od dawna, ani nawet nie z wokseli, jak w niektórych grach dawno temu, a właśnie z tych małych, różnobarwnych i mających najróżniejsze rozmiary plamek, nazywanych po angielsku flexami. Gdy są one małe i ciasto ściśnięte, obiekty zbudowane za ich pomocą właściwie nie różnią się od tych poligonowych, także dlatego, że każdy z nich odbija światło, wchodzi w interakcję z innymi i podlega fizyce. Gdy natomiast fleksy stają się większe, bardziej krzaczaste lub animowane, grafika staje się taka właśnie magiczna. Jakby prosto ze snu. Flexy to autorski pomysł inżynierów z Media Molecule, którzy świadomi ograniczeń PlayStation 4, nie chcąc ograniczać wyobraźni graczy, przez długi czas szukali rozwiązania znacznie mniej zasobożernego niż tradycyjne poligony. No, I do not like polygons. Całe to zagadnienie od strony technicznej jest niesamowicie ciekawe, więc polecam zobaczyć całą półgodzinną prelekcję, w której Alex Evans, współzałożyciel Media Molecule, dokładnie tłumaczy, czym są flexy, skąd się wzięły i dlaczego są takie fajne. I szczerze, uważam, że byłoby super, gdyby stały się otwartym standardem, bo w końcu pojawiłaby się jakaś sensowna alternatywa dla przestarzałych poligonów. Ale to materiał na inny film. A właśnie, nie wiem czy to także zasługa flexów, ale w Dreams niemal nie uświadcza się ekranów ładowania. Pobieranie nawet największych snów innych użytkowników i wejście w nie zajmuje zazwyczaj kilka, góra kilkanaście sekund. Ta technologia rządzi. No fajnie, fajnie. To wszystko jest niesamowicie ciekawe.
ale najciekawsze i tak zostawiłem sobie na koniec. Otóż wyobraźcie sobie, że wszystko co stworzycie w Dreams, i mam tu na myśli absolutnie wszystko, począwszy od muzyki i modeli 3D, na całych grach skończywszy, ma się ostatecznie dać wyeksportować do Unity. I oznacza to dokładnie to, o czym w tej chwili myślicie. Wszystkie umiejętności nabyte podczas zabawy w Dreams i każdy projekt, w który przykładowo włożyło się 100 albo 1000 godzin, potencjalnie miałoby się później dać wykorzystać także na płaszczyźnie komercyjnej, na przykład wydając stworzoną w Dreams grę. Ale opcja eksportowania własnych kreacji w Dreams oznaczałaby też możliwość, od choćby, drukowania ich w drukarkach 3D. Szaleństwo, co? No ale nie bez powodu mówię. Potencjalnie, ostatecznie i będzie można. Bo choć Media Molecule obiecało taką możliwość już w 2015 roku, to do dziś nie ukazała się ona w grze. Co gorsza, od tego momentu nie wspomniano o niej więcej już ani razu. No ale cóż, pozostaje wierzyć, że skoro twórcy zarzekali się, że, cytuję, prace graczy nie utkną w otoczonym murem ogrodzie, to faktycznie słowa dotrzymają. Oby tak było. Ale nawet teraz, gdy nie ma jeszcze możliwości eksportowania, Dreams to oferujące imponujące możliwości narzędzie, które powinno zainteresować każdą osobę, która ma w sobie jeszcze choć maleńki pierwiastek tej dziecięcej kreatywności. Kończąc więc zaczętą na początku tego materiału myśl. Dreams jest najlepszą aplikacją dla początkujących, aspirujących twórców, bo jeszcze nigdy tworzenie wirtualnej rzeczywistości nie było tak łatwe. Włączasz konsolę, siadasz na kanapie, łapiesz pada i śnisz. Przyszłość jest teraz. No, to dajcie znać, kogo Dreams zaciekawiło, a kto ma po prostu nadzieję, że dzięki temu, w końcu, dostaniemy porządnego fanowskiego Raymana 4. A jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!